Dzień dobry i witam na moim kanale Chocolate Shoes and Nappies. Zanim zaczniemy, tak w tle będziecie słyszeć różne piosenki dziecięce, ponieważ Nika ma małą dyspensę i pozwolę jej popatrzeć troszeczkę na bajki, ponieważ ja naprawdę muszę się uporać z tymi, kartonami, z zostawą, bo jak nie, to mi szlak trafi. I tak, odnośnie kartonów i dostaw, dzisiaj jest wideo z H&M Haul. I powiem wam, że wcale mnie to nie cieszy. Nie cieszę się z tego względu, że jakiś czas temu obiecałam sobie solennie i mówiłam o tym głośno, mówiłam o tym każdemu, że przez nas najbliższy chyba rok czy pół roku, nie, rok, zrobiłam sobie zakaz kupowania jakiejkolwiek sztuki ubrania czy butów, ponieważ mam tyle ciuchów. Będąc w Polsce, po prostu zobaczyłam ogrom tego, co ja posiadam, i przypuszczam, że będę musiała zająć się, bo spokojnie mogę otworzyć jakiś second hand, spokojnie mogę zacząć sprzedawać rzeczy online i chyba tak będę robić w przyszłości. I dlatego powiedziałam sobie, że nie, i absolutnie tym bardziej, że jestem w ciąży teraz, więc jeszcze mam moje ciążowe rzeczy. I po ciąży ja też wiem, że to mi nie zniknie w jeden dzień, te moje kilogramy, więc nie warto. I obiecałam sobie solennie, że nie będę kupować, ale w tym miesiącu ja serio nie wiem, co się stało. Ja po prostu uważam chyba, że albo ja mam jakiś problem emocjonalny, który próbuję w ten sposób rozwiązać, nie mam pojęcia, ale w tym miesiącu, słuchajcie, ja po prostu bez żadnego opanowania kupuję. Bez żadnego opanowania. Jest masakra jakaś. Dlatego nie jestem absolutnie dumna, jest mi źle z tymi rzeczami. Kolejne dostawy przyjdą. Ale wydaje mi się, że po prostu musiałam się odchamić. Wiecie, że ostatni raz coś takiego miałam w maju, albo w kwietniu, gdzie zamówiłam mnóstwo rzeczy w sumie dla Nikity. I teraz po prostu mam kolejny ten taki niepohamowany przymus kupowania. Też tak macie? Bo ja po prostu naprawdę się nie mogę pohamować. I to nie jest sponsorowana rzecz z H&M. Ja kupuję dużo w H&M, dlatego, ponieważ mają znośne ceny. Jakościowo to chyba zależy też od produktu, bo z niektórych jestem bardzo zadowolona, niektóre mi się popsuły od razu po pierwszym noszeniu, ale tam mam bardzo, jest bardzo wygodnie dla mnie, ponieważ już jest hasło jest zapamiętane i tam jest wszystko jakby, znam się na tej stronie i mogę szybko nawigować. Okej, zaczynamy. Koniec gadania. Obiecuję poprawę, jest koniec z kupowaniem, bo naprawdę nie ma sensu. Tym bardziej, że tutaj nie ma miejsca w szafie. Zrobiłam jedną rzecz, kupiłam buty w H&M. Nigdy tego nie robię, ponieważ uważam, że mają tak... No nie jest to dobre jakościowo i wolę jednak wydać trochę więcej kasy, a mieć dobre jakościowe buty, które mi na dłużej starczą. No ale potrzebowałam kozaków. Nie wiem też po co potrzebuję kozaki. Ale stwierdziłam w danym momencie, że potrzebuję kozaków i te kozaki kupiłam. Takie zwykłe kozaki, słuchajcie. Chciałam mieć zwykłe kozaki, które mogę ubierać do sukienek. Bo przecież ja cały czas chodzę w sukienkach. Ale nie... No nie jestem przekonana. Nie jestem przekonana. Ale obcas jest, bo nie jest wysoki i taki naprawdę klasyczny. Klasyczne, zwykłe kozaki, bez żadnego czuba, tylko normalny kozak. Kozacki kozaki, po prostu. Okej.
przybierzemy. Powiem wam tak. Wiem, że nie mam stylówki do tych butów i wiem, że to wygląda po prostu okropnie. I może gdybym miała coś innego ubranego, by wyglądały te buty znakomicie, ale powiem wam, że absolutnie nie. To idzie z powrotem. To nie jest warte tej kasy. Jedno, co mogę tylko powiedzieć, że są naprawdę wygodne. W sensie wielkościowo ten obcas to jest wygodne, ale to jak one się zginają, są takie plastikowe. Nie. Nie, absolutnie nie. Drugi buty. Tym razem są to ze skóry buty. Ale je oddam. Jeszcze nie przymierzyłam, a już myślę o oddaniu. Nie, je oddam, ponieważ podobne widziałam w Zarze. Ale są na promocji. O 30 punktów tańsze, więc. Okej, jak to się otwiera? Ej, serio, jak to się otwiera? Że co, że tak? Czy tu? Chyba tu już jest pięknie to podobno. To są buty kowbojskie i właśnie ze skóry. Kosztowały, słuchajcie, 80 funtów, ale już one były w drodze. Jak zobaczyłam w Zarze, że mają właśnie promocję na nie i są same buty, ale tańsze. O, widzicie, i to jakościowo to jest zupełnie inna bajka, słuchajcie, z tymi butami tutaj. To jest zupełnie... Co, kochanie? To jest zupełnie inne. Jakie tu są mięciutkie. Takie buty. Fajowe, kowbojskie, ale takie troszeczkę tutaj nie mają też takiego chamskiego czuba. Skórzane. No, powiem wam, no. Okej, mierzymy. Dobra. Boże, to są tak mięciutkie. Wow. O, wow. O kurczę. Chyba się zakochałam w tych butach. Oh. Powiem wam, że są tak wygodne, jakbym miała no, centralnie skarpetki ubrane, ale coś mi się wydaje, że będą obcierać bardzo... będą obcierać tu. Tu będą obcierać, bo tutaj, tu już czuję, że boli, ale... Ja się zasypałam. Naprawdę... Serio, jest jak skarpeteczka i wyglądają tak ładnie, tak zgrabnie. Kurczę, no. Miałam nadzieję, że będę je bardzo nie lubić, żebym mogła spokojnie oddać, ale nie, to nie ma sensu, żebym trzymała kolejne buty. Ale powiem wam, że naprawdę rewelacja. Tylko tu zaczyna, to zaczyna już boleć w sumie. Oj.
Ale jakie poza tym są po prostu trochę do góry nogami, teraz widzicie, ale są mega wygodne. Dobra, idźmy dalej. Będę myśleć dalej. Swetr, kardigan. Ok. Ten kardigan, słuchajcie, jak ja go zobaczyłam, myślę sobie, na pierwsze było nie. Za drugim razem było nie. Za trzecim razem stwierdziłam, kurczę, fajnie by to wyglądało do skórkowych leginsów, bądź spodni, bądź spódniczki albo shortów. To może być dobre. Oczywiście teraz absolutnie, ale to absolutnie moje nogi nie są zdolne albo nie powinny być w czymkolwiek skóropodobnym. Po prostu. Są... No, nie powinnam. Absolutnie. To nie jest żaden body shaming. Nie, nie, nie. Ja po prostu bym się źle czuła sama ze sobą, gdybym teraz ubrała skórowo podobne, no bo wiadomo, że nie ze skóry, portki. Ale nie o tym teraz mowa. Mowa o swetrze. Kardigan. Mega babciowaty. Tak mi się wydawało też. Kolor jest... Nie wiem, jaki to jest kolor. Beżowo... Brązowo... To jest jakaś odpowiednia nazwa dla tego koloru. Jest super, słuchajcie, super mięciutki. Nie jest w ogóle gryzący. I właśnie i taki kardigan, słuchajcie, dobrze wystylizowany, to... To może dobrze funkcjonować, nie? Okej. Okay. Trzeba przymierzyć. Tak, mój duży brzuszek. Kardigan. Okej. Nieźle. I powiem wam, że naprawdę jest tak milutki. Uff. To jest rozmiar M-ka. I on jest oversize. No to pasuje. To pasuje, bo zwykle nawet w oversize'owych rzeczach biorę L-kę. Tylko dlatego, żeby być pewnym, że będą oversize. Bo czasami jest napisane oversize. Chyba dla małych hobbitów. Także to definitywnie zostaje i wcale nie wygląda tak babciowato, przynajmniej mi się tak wydaje. Super jest. Zostaje. Okej, okay, następny item to są, to następne rzeczy z tego boxa to są bardziej rzeczy takie chyba to, domowe. Z racji tego, że święta spędzamy, no tutaj raczej, sami oczywiście. Kochani, zaraz będzie. No i z racji tego, że święta będą takie, jakie będą, nie będziemy mieć choinki. Po pierwsze nie ma miejsca, po drugie no przy małym dziecku jak Nikita i posiadanie choinki i mi ja w zaawansowanej ciąży i pewnie nie będę w stanie jej łapać zbyt szybko, stwierdziłam, że w tym roku po prostu kupię gałęzie, jakieś gałęzie świerku i to będzie nasza choinka. No ale żeby ta gałęzie gdzieś postawić, potrzebuję wazon. O Jezu, ile tu tego stropianu jest. A że nie mam tu żadnego wazonu, za duże szklanki takie, te pinty od piwa mi służą za wazony, więc stwierdziłam, że trzeba zainwestować w wazon. Okej. Okay. Powiem wam, że rewelka. Piękne. Piękny jest, słuchajcie. Bardzo fajowy. Zobaczcie. Bardzo fajne. No i w tym będzie nasza choinka. Okej, okay, następna rzecz. Gdzie posiadam? To są nożyczki. Co tu mamy? Co my tu mamy? A, no żeby było świątecznie. No to tutaj nie mam nic. Figurka. Bardzo proszę. Figurka, która będzie stała pod tym. Otoczona świeczkami i to będzie moja dekoracja świąteczna. Tak, już mam dekorację świąteczną. Jest już 2 listopada, także mogę zaczynać. Super.
krajowe. Będzie. Święta będą. Okej, okay, następna rzecz. Ja generalnie jestem uzależniona od świeczek, słuchajcie. Uwielbiam świeczki w domu, pachnące, ładne. Dodaje taką, dodaje bardzo ładny taki efekt, jak wchodzi się do domu i ładnie pachnie. Jest świeczka, jest ciepło, jest miło. Jakoś tak przytulniej się robi. I tu jest właśnie jedna z takich świeczek. Ja bym bardzo chciała mieć Jo Malone. Super firma. Świeczki po prostu pachną jak nie wiem, ale są drogie. Za jedną świeczkę Jo Malone to mogę wykupić chyba z 20 świeczek w H&M zapachowych. W każdym razie tu mamy taką... Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Czy to nie jest ładne? Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Bergamot. Ale no... Ale super to zrobili. I to można też wykorzystać później do kolejnych świeczek, żeby tu je wkładać. Naprawdę rewelka. O, strasznie się cieszę. Mega zadowolona jestem. Mam nadzieję tylko, wiecie, czasami tu ładnie coś ładnie wygląda, a nie czuć w ogóle zapachu. Także... Tylko muszę poczekać z tym. Muszę poczekać z tym. Ach. Ładnie pachnie, naprawdę nie tak trochę mocno, tak jakby to była przyprawa. Okay. Następna rzecz, tu się przyznam wam, otworzyłam już, ponieważ to są też świeczki i mi się akurat moje świeczki skończyły, a miałam ze względu na no, tą sytuację całą w zeszłym tygodniu, potrzebowałam coś, wiecie, żeby mieć herbatę, świeczkę zapachową, żeby się troszeczkę uspokoić. I jedną z rzeczy, jaką kupiłam, to były świeczki świąteczne. I powiem wam, że cieszę się, że już otworzyłam tą jedną świeczuszkę, bo teraz mogę wam dać feedback. Tu widać brakuje, tu była świeczka o zapachu mięty. To są świeczki na gwiazdkę już i to jest cynamon. Tu mamy choinka. I była właśnie jeszcze mięta. I to było tak ładnie zapakowane ze wstążeczką. W ogóle super, super fajny prezent. Ale powiem wam, że zapach? Żaden. Zapach po prostu świeczki. Żadnego zapachu nie było takiego, że wchodzi się i mówisz, mięta. Także nie wiem, albo ta mięta była jakaś ferelna, albo te świeczki. Bo to były trzy świeczuszki. No, no tak, to ładnie pachnie, nie? Ale... No cynamonu tu nie czuć. Także z całego serca, jeżeli będziecie myśleć o kupnie czegoś takiego, nie kupujcie, szkoda kasy. To kosztowało ile? 9 funtów. To już wolałabym chyba za 9 funtów dołożyć 3 i kupić taką. Bo to już przynajmniej ładnie wygląda i można to jakoś wykorzystać później. Nie wiem, czy pachnie, czy nie pachnie, ale tech jakościowo nie bardzo. Nie. Dobra, dalej, jazda. Aha, ozdoby choinkowe. Z racji tego, że będę miała taką, a nie inną choinkę, też nie chcę mieć jakoś nawalonych tych ozdób, nie wiadomo ile. Więc kupiłam zestaw takich oto porcelanowych figurek dwa razy, czyli mam takie teraz dwie gwiazdki, dwie choinki. No też wykonanie, powiem wam, że kurczę, mogłoby być lepsze. I też kupiłam razy dwa bombki. Kurczę, wiecie co? Nie wiem, czy to jest szkło, czy to jest plastik. Taki pomysł, taki plan, żeby to dać Marcinowi. I Marcin tutaj, on ma takie specjalne pisaki, których używa do rysowania graffiti na płótnach. I on wtedy tu by mógł zrobić takie custom made
bombeczki dla nas, nasze rodzinne bombeczki. Chciałam powiedzieć nasze pierwsze święta. Pierwsze święta były w zeszłym roku, ale pierwsze święta będziemy w sumie tak naprawdę tylko naszą trójką plus jeden w brzuszku, ale i może zrobi taką każdą bombkę dla każdego z nas w graffiti. I razem z tymi białymi ozdobami, to powiem wam, że to może ciekawie wyglądać. Okej. W tej torbie są rzeczy dla mnie. I to są rzeczy, które... Nie wiem czemu, ale w tym... Przez to, że... Bo właśnie, że jestem w ciąży, że większość czasu jednak spędzam w tym domu. Jest jakoś dla mnie bardzo ważne, żeby nie chodzić non stop tylko w tych leggingsach i w za dużym t-shircie, ale też żeby czuć się dobrze i żeby mieć tak dobrą, wygodną, jak to się mówi, loungewear, homewear, ciuchy domowe? Tak głupio brzmi trochę, ciuchy domowe, ale to chodzi o takie właśnie wygodne ciuchy i chyba nawet zrobię wideo, słuchajcie. W każdym razie zamówiłam właśnie do tego, żeby czuć się miło i przyjemnie, bo czuję się coraz większa i faktem mój brzuch, słuchajcie, mój brzuch jest o wiele większy niż był podczas pierwszej ciąży. Nie przytyłam jakoś mega wiele, absolutnie nie. Tylko 4 kilo jest na razie na plusie, ale ja się czuję, jakbym była po prostu tak jakbym była w 8 miesiącu ciąży już. Nie wiem, że to jest przy drugiej ciąży tak jest, bo mięśnie są rozszerzone, ale dobrze. Więc tak, to jest... Ojo! Niby szlafrok, niby kardigan. Słuchajcie, on jest takiego fajowego, mięciutkiego, zobaczcie, materiału. O! Ja już bym chciała to ubrać. Ja już bym to chciała... No już, no zaraz wam pokażę. I jest zrobione... No dobra, jest zrobione z poliestru, ja pierdzielę, a... Ale 50% jest z recyklingu. Nieźle. No to po prostu... A szkoda, że kieszeń nie ma. Nie ma kieszeni. No to nic. I to jest, słuchajcie, to jest niby szlafrok, ale też niby... Ja go będę nosić definitywnie jako kardigan tak samo. Mega mięciutki. Tak! Fajnie, zobacz! Ale się będziesz przytulać, co? O, wow! No to jest taki szlafrokowaty, no tak raczej i tak na ulicę nie wyjdę, ale jakbym nie miała się rozbierać gdzieś, to bym miała definitywnie to pod płaszczem. To moja córka krzyczy, bo jej YouTube stanął. No ja w tym jestem zakochana, ja chyba to już w tym dzisiaj zostanę. Rewelacja. Rewelacja. Super. Już jesteśmy przy szlafrokach. Następny szlafrok. Śmiesznie, bo widziałam się z koleżanką i rozmawialiśmy właśnie o tym, jakie kolory mamy w szafie. I obydwie mamy, po prostu jest u nas czarno w tej szafie. I ja zamówiłam też szlafrok. I też chciałam najpierw w odcieniu szarym albo czarnym, ale stwierdziłam, że tyle tego czarnego. Że zakupiłam, też mam taką fazę na ten taki brudny róż. I ten szlafrok jest zwykły szlafrok, słuchajcie. A wzięłam go tak naprawdę z myślą o szpitalu. Ja nie będę teraz z tym chodzić. To jest bardziej o szpital, ponieważ ja mam taki gruby szlafrok i ostatnio jak byłam właśnie w szpitalu, to mi było strasznie niewygodnie, strasznie gorąco, strasznie dużo miejsca w torbie zajmował, ale też wiecie, no po porodzie te hormony, hormony są w ogóle gdzieś w kosmosie i też jest strasznie gorąco, albo zimno, albo gorąco, albo zimno, więc chciałam mieć szlafrok taki lżejszy i wygodniejszy przez to. On jest z takiego materiału waflowego,
Jest taka, jak się mówi w Polsce, waflowy? No, ale wygląda jak wafel, wafelek. I kolor brudny róż. I on też właśnie przychodzi. Jest w kolorze szarym. I to jest rozmiar S i M. I to będzie mój szlafrok do szpitala. Następną rzeczą jest piżama. Też jest taki jakby niby brudny róż. Jest to top z guziczkami, który będę mogła też wykorzystywać później, przypuszczam, jak będę karmić. I do tego są galoty. I one są bardzo rozciągliwe. Ja wzięłam rozmiar M. Tak naprawdę myślałam o rozmiarze S. Ale bądźmy realistyczni, ok? Rozmiar S będę nosić, jak się uda, może za 2 lata. Do tego czasu M-ki. Dobra, fajowa. Zaraz przymierza. Ok. Teraz mam tą piżamę. Piżamę i szlafrok. Więc tak jak mówiłam, tak jak myślałam, rękawy są krótkie, ale to jest akurat ok, bo jak się coś robi, to jednak fajnie jest tutaj, przemieszczenie ubrudzą. Jeżeli chodzi o piżamę, to zobaczcie, to nie jest piżama ciążowa, a pasuje, także spokojnie mogę już ją teraz nosić i voilà. Ups. Fajnie, kieszenie są. No do szpitala jak znalazł. Jeszcze jest też fajny, dłuższy, żeby można usiąść spokojnie na łóżku. Piżama jest też fajna, mięciutka. Rewelacja. O! No. Zostaje. Dobra. A kolejne rzeczy to są t-shirty. T-shirty, bo przy dziecku to jest tak, że no ja jestem non stop brudna, słuchajcie, bo ona to non stop coś je, non stop ma uwalone w czymś ręce, wyciera się we mnie, bo jestem najlepszą chusteczką. I to jest po prostu zwykły t-shirt, to jest w rozmiarze M-ki, też ten brudny róż, mówię wam, ja mam jakąś jazdę teraz z tym kolorem. Jest rozciągliwy, ale nie jest to róż, nie? Także to jest taki naprawdę fajowy kolor, bardzo mi się widzi. Bardzo fajnie by wyglądało do moich skórzanych spodni, których nie mogę nosić na razie, bo się nie mieszczę. Ale zwykły t-shirt, gdzie basic, takich t-shirtów nigdy za wiele tak naprawdę. Dobra, następnym itemem jest coś, co kupiłam na przyszłość. Nie mam pojęcia czemu, to dlatego, że było tanie. Mam tylko problem z rozmiarem, będę musiała zobaczyć zaraz. I kupiłam w 2 kolorach t-shirty, w białym i czarnym. Kurczę, na czarnym nie będzie widać. Jaki to jest rozmiar tu? S-ka, otworzymy M-kę. To jest t-shirt, mówię, taki na przyszłość. Materiał jest dziwny. Materiał jest bardzo dziwny. Nie wiem, czy mi się materiał podoba. Trochę taki sztucznawy jest. W każdym razie jest to, widzicie, ten tutaj takim asymetryczną. Jeszcze akurat ten, gdzie mam tatuaż. Cool. Takie asymetryczne wycięcie. Okej. Nie wiem, czy jest sens mierzenia tego, ponieważ no mam tu brzuch i nie, i tak nie będzie, i tak jestem większa, ale on był bardzo tani, on kosztował chyba 10 funtów, także może zostawię, ewentualnie potem będę sprzedawać albo dam bratanicy mojej. I też właśnie w czarnym kolorze. Czarną mam S-kę, bo wszystko inne było wyprzedane, to wzięłam w S-ce. Fajnie będzie wyglądał ten t-shirt do jeansów typu Mom Fit. Taki a la marmurkowych trochę. Nie tych takich niebieskich typowych, tylko troszeczkę marmurkowych, jasnych. To by może fajnie wyglądało. Jednak wam chciałam pokazać ten t-shirt.
To jest rozmiar M, słuchajcie. Pod spodem mam inny t-shirt. I powiem wam, że bardzo, bardzo nie wygląda. Mogę teraz spokojnie nosić. I przypuszczam, że SK będzie jeszcze lepiej leżała na mnie właśnie po porodzie. Ale na teraz... Tutaj trochę to widać, ale... Całkiem okej. Spoko jest. Okej, ostatni boks. Tu chyba są jakieś rzeczy. Tu są chyba rzeczy dla ciebie, wiesz, myszko? Oj, jak to się otwiera? A nie. Okej, tutaj połowa idzie na oddanie, bo kupił. Tak. Bo nie mam pojęcia, czemu to wziąłem. A, okej. Kolejne ozdoby. O, te są naprawdę śliczne. Pewnie bardzo łatwo je zrobić. To pewnie Marcin mi powie, on zawsze do mnie mówi, że to jest bardzo łatwo zrobić. I ja wiem, że on by takie rzeczy zrobił. On albo nasz kolega. Ale problem zawsze jest z tym, że nie ma nigdy czasu. Więc zobaczcie. Takie drewniane ładne gwiazdki. Tak, żeby troszeczkę ocieplić to białe i graffiti. Super. No okej. Święta są już zorganizowane. To, aha, to było dla mnie. Kupiłam coś, słuchajcie, już świąteczne skarpety. Z łosiem. Okej. Jesus. To jest mina na zasadzie tak serio, ja to zamówiłam. No dobra. Zaczniemy od moich rzeczy. Zamówiłam torbę, ale tak sobie teraz myślę, że niepotrzebnie. Taki shopper. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia czemu. Co, kochani, chcesz? A, chcesz to, co ci pokazywałam? Cóż, myszko, proszę bardzo. Zobacz, co tu jest. Łoś super ktoś? Okej, to jest shopper. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Weźcie, zrozumcie, babę w ciąży. Nie mam pojęcia. Dobra. Trzeba pomyśleć nad tym. I odnośnie tego shoppera, dlatego, że to jest shopper i o, tam nie ma żadnego zamka, a ja, wiecie, jak mam jakiś dokument, mam jakieś dokumenty albo coś, to wzięłam taki, to tak naprawdę jest na laptop albo iPada, takie coś, ale to mi się akurat przyda, bo to jest coś, to jest też dobre na, to można nosić. Właśnie, to można nosić laptop, schować, iPada, dokumenty. To mi się przyda właśnie do innych torebek, bo czasami to wszystko mam taką rozpierduchę, a tak to przynajmniej te takie ważniejsze rzeczy mogę mieć w jednym i wtedy szybko mogę wyjąć, a nie szukać. A normalnie mam duże torby. Także to jest cool. To jest naprawdę fajna rzecz. Okej. To jest tak zwana kurtka koszulowa, tak? Kurczę, mam braki, ewidentnie mam braki w polskich nazwach. No ciepła ona nie jest, pamiętam, że to jest przejściówka. Ale właśnie potrzebowałam jakiejś przejściówki, bo mam... Albo mam mój ten misiowy płaszczyk, albo mam skórzaną kurtkę, albo mam mój winylowy płaszcz. I to tak nie mam nic pomiędzy, jak mam pogodę taką jak teraz, że jest niby słońce, ale jednak wieje, żeby coś mieć ciepłego. No zobaczymy, bo szczerze ten cały dryf z tymi koszulowymi kurtkami jakoś tak do mnie nie za bardzo przemawia, jakoś tak mi za bardzo, nie wiem... Bezkształtna się czuję w takich rzeczach.
Ale dobra, przymierzę, zobaczę. Fajna jest, bo jest krótka i wydaje się, że jest, ten kolor jest taki trochę brudny beż, więc w razie czego nie będzie widać Nikity, Nikity odcisków. Wiecie jak to jest, że się bierze do góry, zawsze spadnie i człowiek jest tak potem wyfafluniony. Okej. Okej. Są tu są zaszyte. Nie wiem. No nie wiem. Powiedziałabym, że zostawiam to na powrót Marcina, żeby Marcin mi pomógł w decyzji, ale już wiem, co on mi powie. On mi powie, że się na modzie nie zna. Co jest nasz kod do tego, że mu się to nie podoba. No nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie, naprawdę nie mam pojęcia. Żeby tak po prostu zarzucić, nie? I iść, to tak wygląda trochę... Nie wiem, kurczę. To jest to, że są rzeczy, które... Ktoś inny ubierze i wygląda po prostu idealnie. A potem ty ubierasz to i się zastanawiasz... Nawet się nie zastanawiasz, po prostu chce ci się... I to jest jedna z tych rzeczy, że... Z jednej strony widziałam to na innych, sobie myślę, kurczę, tak cool wyglądają, też tak chcę. I co? I wyglądam jak... Nie wiem. Kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się całe wideo podobało. Proszę o kciuczki do góry. Też czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że też znaleźliście troszeczkę inspiracji dla siebie. Może jakieś rzeczy wam się podobają, albo nie byliście pewni. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i będziemy się widzieć przy następnym wideo. Ale też chciałam Wam powiedzieć, że mam kilka pomysłów na nowe wideo, bo żeby Wam pokazać troszeczkę styling z kardiganami, bo mam ich tyle. Co na to? I z loungewear. Dziękuję bardzo za uwagę. Słuchajcie, muszę pędzić, bo szefowa woła. Pa!